Osoby zarządzające placówkami opieki paliatywnej, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz wszyscy ci, którzy na co dzień mają kontakt z pacjentami zmagającymi się z nieuleczalnymi chorobami, już po raz trzeci spotkali się na konferencji medycznej, którą w Rybniku zorganizowała Fundacja PulseMed Blisko Ciebie. Temat przewodni dzisiejszej konferencji to wielokierunkowość specjalistycznej opieki paliatywnej. Ja myślę, że ten temat mówi wszystko za siebie. Po pierwsze specjalistyczna, bo opieka paliatywna musi być specjalistyczna, wielokierunkowość, czyli oznacza, czyli muszą być wszystkie aspekty połączone, tak? Leczenie, pielęgnacja, psychologia, duchowość i to wszystko na dzisiejszej konferencji omawiamy i mówimy, czyli wielokierunkowość z każdej strony. Jak zwykle podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili liczni eksperci z dziedziny opieki paliatywnej, a gościem specjalnym był Jan Mela, najmłodszy zdobywca 2 biegunów w jednym roku i pierwszy niepełnosprawny, który dokonał tego wyczynu. Założyciel Fundacji Poza Horyzonty swoje wystąpienie zatytułował „Potrafimy dużo więcej niż nam się wydaje”. No będzie to jakaś forma opowieści, takiego świadectwa trochę mojego życia, różnych doświadczeń tych spektakularnych, jak wyprawy na oba bieguny, Kilimandżaro, Elbrus czy parę innych gór, które mi jakoś dane było zwiedzić czy ich doświadczyć, ale też doświadczenia przechodzenia przez różne trudności. Jedną z uczestniczek konferencji była Monika Aleksy-Polipowska, pielęgniarka opieki paliatywnej z wieloletnim stażem. Mam przyjemność i ogromne wyzwanie jednocześnie dzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą z koleżankami pielęgniarkami w trakcie różnych sympozjów, konferencji i warsztatów. Także jest to niesamowite wyzwanie dla mnie jako osoby, która rozwija się zawodowo, ale widzę, jakie jest ogromne zainteresowanie i potrzeba przede wszystkim nauki i edukacji. Pielęgniarki to taka grupa zawodowa, która ciągle się kształci, ciągle szkoli i to jest fantastyczne, bo ciągle mamy coś do zrobienia. Patronat honorowy nad konferencją objęli prezydent miasta Rybnika, Śląska Izba Lekarska w Katowicach, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.